promienie słoneczne padają na ziarna kukurydzy i zmieniają je w popcorn. Niedobrze, oj niedobrze. Musimy szybko zbudować dach, żeby zrobić cień. Dalej! Hejka, pieski! O, kawowy Karl! Mam już krzesła do kafe popcorn. Jak wam idzie, robo? Mamy tu deszcz popcornu! Co się dzieje? Promienie słoneczne zbytnio podgrzały popcorn, ale spokojnie, bo za chwilę go zakryjemy. Popcornowa masakra! Nie zdołam dzisiaj otworzyć restauracji. Sorki, kawowy Karlu. Słońce wciąż podgrzewa popcorn. Robi go więcej i więcej. Co mamy robić? Rebel, śpieszę na pomoc. Gotowe. Wow! Dobra, teraz gotowe. I słońce przestanie podgrzewać ziarno. To był wspaniały pomysł, Rebel. Założę się, że popcorn pokrył całe miasto. Będzie z tym całe mnóstwo sprzątania. A? Ktoś mówił o sprzątaniu? Czas pozamiatać tę ulicę! Wheeler, ty zamiataj i ja pozbieram. A w międzyczasie Charger i ja poskładamy te ściany z powrotem. Kawowy Karlu, spróbuj znaleźć więcej ziaren, a my posprzątamy i skończymy budować kafę popcorn. Nie zawiedziemy cię. O, jesteście najlepsze. Dalej, czas to poprawić. To jest robota dla moich ulicznych szczotek. Rebel śpieszy z pomocną łopatą. Muszę poszukać więcej ziarna. Kończy mi się czas. Muszę znaleźć ziarno. Jak trudno zmieść, już brak mi tchu. O! Dzięki, pieski. Stos popcornu leci za 3, 2, 1! Dzięki, Rebel! Zabiorę go stąd i spotykamy się przy kafe popcorn. Ulice wysprzątane! Powtarzam, ulice wysprzątane! Znalazłem więcej ziarna! Otwieramy restaurację! Jeszcze nie! Potrzebny jest dach! Masz rację! Nie ma dachu! Wszyscy zaraz się pojawią! Co robić? A nie byłoby fajnie, jeśli... Zrobimy dach, używając miotacza, a ja sprawię, żeby wyglądał jak popcorn. Siastyczny pomysł, Mix! Dalej, pieski! Śpieszmy się robić ten popcorn! Mamy już szkielet popcornu. Teraz sprawię, że będzie tak wyglądał. Wow! Włączam miotacz piany. Teraz wystarczy, że to pomaluję. Popcornowy dach jedzie w górę. Spokojnie, opuszczaj powoli, nie za szybko i stop! Dobra, przybijmy go! Wow, wow, cudownie! Pięciogwiazdkowy pomysł zmienił się w pięciogwiazdkową restaurację! Dziękuję, pieski! Nie ma za co, kawowy Karlu! Teraz mogę ją otworzyć i robić popcorn! Przy pomocy piecyka, rzecz jasna, a nie słońca. Hej, rodzinko! Świetna robota! Możemy zamerdać! Kto zrobił kawę popcorn? Rebel i my! I jest ciastyczna! Jak wszystkie psy! Motor robi bum! Jeszcze większe bum!
zrobiła bum, a teraz? Wheeler weźmie się do dzieła. Czystość i lśnienie to marzenie. Radę dam, bo łyżkę ogromną mam. Charger szarżuje. Dla ciebie, Wheeler. Dzięki, Charger. Czysty ze mnie piesek. Kamila niedługo przyleci z prezentem. Czas, by Mix zrobiła swoje. Worki z betonową mieszanką dla Mix. Dzięki, Charger. Gotów. Cel. Beton! A teraz niech urodzinowy szczeniaczek to trochę wygładzi. Motor robi gładź. Kaczuszka też nam pomoże. Pas startowy gotowy. Siastyczna robota, rodzinko! O! W samą porę! Kamila nadlatuje! Dam znać, że pas już gotowy. Rubble do Kamili? Masz pozwolenie na lądowanie. Bardzo się cieszę, Rubble. I chętnie wyląduję, jeśli zobaczę, gdzie mam wylądować. O nie! Jest za ciemno! Kamila nie widzi pasa! Wybaczcie, pieski. To zbyt niebezpieczne. Nie dostarczę wam prezentu dla motor. Nie ma prezentu dla motor, kaczuszko. Przykro mi, motor. Och, szkoda, że nie możemy cofnąć słońca, żeby mogło oświetlić pas startowy. Charger, nie cofniesz słońca, ale czy nie byłoby fajnie, jeśli oświetlimy pas mocnymi światłami? Super! Dodać światła. Pomysł dość błyskotliwy. Wtedy Kamila zobaczy nasz pas i będzie mogła lądować z prezentem dla motor! Kamila, zaczekaj trochę, a oświetlimy ci drogę. Dobrze, Rubble. Mogę jeszcze trochę polatać w kółko, ale robi się naprawdę bardzo ciemno. Dobrze, rodzinko. Nie mamy za dużo czasu. Ciocia Dźwig przywiezie lampy. Musi się udać. Lampy już nadjeżdżają. Dzięki, ciociu Dźwig! Mówcie, gdzie je rozstawić i już działam. To ostatnia lampa. Włączaj, Rubble. Włączamy oświetlenie pasa za 3, 2... Jeden! Wow! Super! Kamilo, masz pozwolenie na lądowanie. Tym razem naprawdę. Zrozumiałam, Rubble. Widzę pas startowy. Jestem pod wrażeniem. To była ekspresowa budowa pasa i bardzo dobre oświetlenie. Gotowa na niespodziankę, motor? Tak! Woo, woo, woo! Tak, tak, tak! Co to? Co to? Chodźcie! Teraz wszystkie pieski i wszystkie wozy do pomocy. Ale się cieszę, je! Raz, dwa, trzy, ciągnąć! Jeszcze trochę! Prawie, prawie! Wielka kaczuszka! Wow! Wszystkie
Tam jest niebezpiecznie! Tu jest niebezpiecznie! Ja chcę już stąd zejść! Och, mam pewien pomysł. Zejdź po schodach. Tak, schody. Budowałem tak szybko, że jakby zapomniałem je zbudować. Pomocy! Rabu, skoro nie ma schodów, to jak zdoła stamtąd zejść? Zawsze znajdzie się budujące rozwiązanie. Zbudujemy zjeżdżalnię. Zbudujmy coś! Już niedaleko. Mam nadzieję, że budowa idzie wspaniale. Charger, podnieś zjeżdżalnię! Podeprę ją buldożerem! Charger szarżuje! Rubble, śpieszy na pomoc! Zespołowo, Charger! Dobra, Schachermacher! Zjeżdżaj! I nie zapomnij krzyknąć "Wii!" To jest najlepsza część! No nie wiem, nadal będę bohaterem Zatoki Budowniczych? Nieważne, no to zjeżdżam! Witaj, ziemia! Tęskniłem! Panie Schachermacher, jak zdołał pan zbudować ten sklep przed nami? Już ja wiem jak! Zabrał nam nasze materiały! A, tak, te... Wiecie, właśnie zrozumiałem, że źle postąpiłem i bardzo przepraszam, ale jakby zabrałem wam materiały. Już wiem, dlaczego budynek się chwieje. Schachermacher nie użył cementu do budowy fundamentów. O, jak wspaniale zobaczyć mój nowy sklep. Który zaraz się zawali? O, Rety! Mogę tylko powiedzieć, mój błąd. Pójdę już. Pa, pa! No dobra, rodzinko, pora zbudować sklep! Gotów? Cel? Cement! Tak, Mix! Teraz zbudujmy bezpieczny sklep! Jeszcze cofaj! Bardzo dobrze! Spawarka! Gotowe! Ten sklep jest bezpieczny i gotów na rowery! Wow! Wygląda wspaniale! Zaraz, a gdzie rowery? Powinny już tu być. Ciężarówka Kamili! Was też bardzo miło zobaczyć. Czy ktoś może zamawiał ciężarówkę pełną rowerów? Jej! Teraz mam rowerki dla wszystkich dzieci. Hej, rodzinko, dobra robota, już czas zamerdać. Kto sklep zbudował? Rabel i my! Jest piastyczny! Jak wszystkie psy! Lili! Dzień rowerów w Zatoce czeka na ciebie! Jedź, Lili, jedź! Jedź, Lili, jedź! Tak! Popatrzcie, jadę na rowerku całkiem sama! Ja też jadę! Uwielbiam te ławki! Ziu!